Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie z cyklu Zapachy, perfumy, etc. Wiecie, że uwielbiam zapachy, uwielbiam w ogóle temat związany właśnie z perfumami, zapachami i mogłabym Wam o tym opowiadać praktycznie co odcinek, ale mój kanał nie jest tylko i wyłącznie zapachowy, perfumeryjny, bo jak wiecie, u mnie naprawdę każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ale dobrze, do rzeczy. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o perfumach miłości, o zapachach miłości, o nutach, które kojarzą się bardzo tak zmysłowo, ekstrawagancko, tak tajemniczo, czyli coś, co możemy wykorzystać podczas właśnie tego bardzo miłosnego święta, a mianowicie podczas walentynek. Tak więc, moi drodzy, jeżeli jesteście gotowi na odrobinę rozkoszy, odrobinę tajemniczości, to zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! I tak, kochani, zaczniemy od pierwszego flakonu, o którym też już Wam mówiłam w jednym odcinku, w którym przygotowywałam taką zbiorczą recenzję na temat zapachów Kim Kardashian, czyli te flakony, te kolekcje, którą ja posiadam. I między innymi znalazł się ten przepiękny flakon. Spójrzcie, no, czyż to nie wygląda pięknie? Właśnie, to jest przecudny zapach, delikatny, ale z takim pazurem. Floch fatal. Kim Kardashian uważam, że zna się na rzeczy. Powiem Wam, że jej nuty zapachowe, które bardzo odpowiadają jej nosowi, bardzo są podobne do tego, co ja lubię. Bardzo odczuwam jej kompozycję, dlatego że one akurat naprawdę do mojego temperamentu, do mojego charakteru, do mojego sposobu życia bardzo, ale to bardzo pasują. I tutaj tak, pomimo tego, że może nam się wydawać na samym początku zapach taki delikatny, kwiatowy, owocowy, ale on ma to coś w sobie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że wszystkie perfumy, które zawierają w sobie odrobinę bergamotki, czyli jest taka mieszanka pomiędzy czymś kwaśnym, a pomiędzy czymś gorzkim, a pomiędzy czymś słodkim. I tutaj też zdecydowanie bergamotka wjedzie prym. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o tym zapachu? Na pewno w pierwszym uderzeniu będziecie czuli nuty słodko-kwaśno-kwiatowe. To jest zapach kwiatowo-drzewny i tak jak większość zapachów Kim Kardashian, będziecie tutaj mieli piżmo, będzie odrobina drzewa sandałowego, czyli te takie nuty właśnie te orientalne, te drzewne, będzie odrobina palonego bursztynu. To jest taki zapach, taki słodki. Tu też będziecie czuli takie białe kwiaty nektarowe. Ja tu wyczuwam lilię, odrobina irysów, fiołków, ale nie możemy też zapomnieć o nutach takich owocowych. Pomimo tego, że w opisie tego nie ma, to mogę Wam powiedzieć, że zdecydowanie tak na pierwszy rzut idzie tutaj słodkie mango, coś z goryczy, czyli na pewno będzie mandarynka, pomarańcza, na pewno takie też pomarańcze sycylijskie, dobrze mówię, te czerwone pomarańcze, one mają taki naprawdę bardzo intensywny zapach w skórce i mają również taki też bardzo specyficzny smak, więc ja tutaj wyczuwam akurat takie wonie. No cóż więcej Wam mogę powiedzieć, jest to na pewno zapach dla osób, które nie lubią zapachów ogoniastych, to jest tak zwany kulisty, który gdzieś tam będziemy w jakiejś odległości czuli, ale też musicie uważać, dlatego że on niestety, ale po pewnym czasie robi się takim
ciężkim, troszkę przydymionym zapachem, który może powodować, że po pewnym czasie będziemy zmęczeni tym zapachem. Może on spowodować, że będzie on na tyle przytłaczał nas samych, że będziemy się w tym zapachu źle czuli. To, co zawsze Wam powtarzam, używajmy wszystkich zapachów z głową. Nie róbmy czegoś takiego, że po prostu po kilka razy, wiecie, się spryskamy, bo sami naprawdę nie będziemy po pewnym czasie raz, że czuli takiego zapachu, a dwa, że będziemy chodzącą drogerią. A chyba nie o to nam chodzi, prawda? No właśnie. Więc tutaj pomimo tego, że to są takie zapachy na pozór lekkie, to one wcale lekkie nie są. Po pewnym czasie, po paru godzinach, one się stają ciężkie, tak jak powiedziałam, przydymione i takie mdłe. Jeżeli użyjemy ich w zbyt dużej proporcji, one będą dla nas mdłe. Ale uważam, że zapach jest przepiękny. I myślę, że podczas walentynkowej kolacji ten zapach będzie zniewalający, tylko pamiętajcie z ilością. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o cenę 100 ml tej wody perfumowanej, już znajdziecie, uwaga, w Notino za 77 zł, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna, ciekawa opcja, zwłaszcza właśnie na te walentynkowe nasze szaleństwa. Kolejny zapach to jest moja nieśmiertelna Lolita Lempicka, Si Lolita. Nie wiem, co się dzieje, czy ten zapach już jest wyprzedawany, czy Lolita Lempicka będzie już go wycofywała ze swojej oferty, bo powiem Wam, że naprawdę miałam problem, żeby go gdzieś znaleźć, nawet w tym moim ukochanym sklepie Notino. Niestety, ale nie było go, był wyprzedany. Już Wam mówię, jaki to jest zapach, przypomnę sobie go jeszcze raz. No, już wszystko wiem. To jest ciężko korzenny, orientalno-kwiatowy zapach. Słuchajcie, ja już nawet nie chcę się tutaj skupiać na tych detalach, czyli sam przepiękny flakon. Apaszka, która jest zawiązana dookoła tutaj tego korka. No to jest majstersztyk. Po prostu ja uważam, że to jest po prostu przepiękna robota. Dbanie o detale to jest coś, co ja uważam, że marki powinny naprawdę dbać, dlatego że to jest świetny element na to, żeby przyciągnąć naszą uwagę. Ja jestem wzrokowcem i dla mnie takie rzeczy naprawdę mają duże znaczenie i coś, co ktoś mógłby jakby nie dostrzegać, dla mnie właśnie takie drobiazgi, takie minimalne jakieś wykończenia, akcenty od razu się rzucają w oczy i ja wtedy wiem, że ten ktoś, kto wymyślił flakon, na przykład mówiąc o perfumach, to naprawdę pochylił się nad każdym elementem danej butelki. Ale dobrze, przecież my nie o butelkach, tylko o zapachach. I tutaj, moi drodzy, to jest orient w czystej postaci, bo będziemy mieli bursztyn, również palony, taki lekko jakby żywiczny. Będzie patchouli, drzewo sandałowe. Będzie również bergamotka, czyli coś, co bardzo lubię właśnie w nutach takich orientalno-korzennych. Ambra, to jest na pewno twardy zapach, więc nie każdemu będzie odpowiadał. Natomiast uważam, że to jest taki mocno hipnotyzujący zapach, który zdecydowanie będzie pokazywał naszą mocną naturę, jeżeli macie taki mocny charakter. Jesteście osobami zdecydowanymi, macie jakby taki temperament południowca, to z całą pewnością ten zapach przypadnie Wam do gustu. Tu odrobinkę też będziemy trącić o buptonkę. Na pewno dużo takich żywicznych nut będziecie w tym flakonie odnajdowali. I uwaga, ten zapach jest już ogoniasty, więc z tym również powinniście uważać i on nie jest aż tak bardzo przytłaczający jak na przykład właśnie Kim Kardashian Fluch Fatal, ale też jest taki mocny, zdecydowany, taki jak będziecie szli, na pewno przepiękna taka
tempa, drewniana, żywiczna woń będzie za Wami delikatnie po prostu szła. Jeżeli chodzi o zapach, powiem Wam, jeżeli chodzi o cenę, znalazłam go jedynie na Ale Perfumeria, 80 ml za 209 zł. Nie wiem, chcecie to obserwujcie sobie ten flakon na Notino, natomiast ja mówię, tam nie zobaczyłam, nie widziałam w ogóle ani jednego flakonu, więc ciężko mi jest powiedzieć, w jakiej cenie ten zapach na Notino jest. Natomiast jeżeli chcecie, oczywiście wszystkie linki będziecie mieli na dole. Kolejny zapach. To jest zapach, który swoją skromną, jakże na pozór buteleczką skrywa naprawdę przepiękne nuty. Agent Provocatier. Jest to zapach Patan Noir. I powiem Wam, że mam nadzieję, że dobrze. Jeżeli źle wymawiam te nazwy, bierzcie na to poprawkę. Nie znam francuskiego. W każdym razie, tutaj zobaczcie, mamy taką zawleczkę, która też jest bardzo wymowna, jak możecie zobaczyć. Jest wymowna. I teraz przechodzimy do zapachu. Oczywiście muszę sobie przypomnieć, bo nie byłabym sobą. Bo powiem Wam, że zanim wzięłam i wybrałam te flakony, ja się nimi spryskałam, testowałam sobie, które dla Was wybrać, takie perełki, takie naprawdę perełki z perełek i dużo ich w ciągu tygodnia musiałam przetestować, ale stwierdziłam, że do filmu jeszcze raz sobie oczywiście nie odbiorę tej przyjemności i również ja będę miała na sobie przez cały dzień. Dobrze, kochani. To jest zapach dymny, żywiczny, taki bym powiedziała, który będzie przypominał nam skórę, odrobinę tytoniu. Będą tutaj również wonie ambrowe, będą też takie zapachy troszkę kwiatowe, ale kwiatowe takie te słodkie, czyli lilia, fiołek, co tam takiego jeszcze, może konwalia? Ale powiem Wam, że w tym zapachu można się zakochać, można oszaleć, ale on jest trudny i on na pewno nie każdej z nas, nie każdej z Was będzie odpowiadał, bo on też jest tępy, on jest też, tak jak powiedziałam, żywiczny, on jest drzewny, on jest mocno orientalny, ambrowy, taki bym powiedziała też jałowcowy i taki nawet męski, co bardzo rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o zapachy kobiece, że mogą się podobać, ale on jest taki wyzwalający, taki mocno, czuć w nim takie napięcie, takie jak mogłabym to określić. To jest zapach, który mnie kojarzy się, wiecie, z czym? Z takim domem w górach, połączony właśnie z palonym drewnem, z taką dobrą whisky i z takim zapachem leśnych grzybów, troszkę właśnie żywicznych sosen, znaczy tych szyszek. No jest naprawdę taki głęboki i tak jak powiedziałam, czuć w nim napięcie, więc musicie też na niego uważać. Oczywiście wszystkie odważne kobiety, które lubią mocne zapachy orientalne, drzewne, myślę, że będziecie z tego flakonu bardzo, ale to bardzo zadowolone. I teraz tak, jeżeli chodzi o tę wodę perfumowaną, ja ją znalazłam właśnie też na Ale Perfumeria, ale tam widzę, że jest chyba niedostępny. W każdym razie była cena 109 zł, więc uważam, że bardzo dobra cena, więc jeżeli macie ochotę, to sobie z tego skorzystajcie. I na koniec dwa zapachy, dwa ostatnie zapachy. Amor, Amor, Cacharel. I tutaj też zawleczka. Co mi się nie podoba, bo można sobie paznokcie połamać. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie złamałam. Jest to zapach, który kojarzy nam się właśnie z walentynkami, kojarzy nam się z miłością,
Ale tak jak w przypadku Kaszarel, o którym też zaraz Wam powiem, bo też musiałam o nim powiedzieć i być może on będzie się powtarzał w niejednym moim filmie, ale cóż, po prostu jak ja go kocham miłością bezwzględną, bezgraniczną, muszę Wam o nim wspomnieć. Ale wracając do Amor Amor Kaszarel, to jest zapach, który pomimo tego, że mnie osobiście Kaszarel zawsze się kojarzył z takimi mocnymi, wiecie, orientalnymi, takimi ambrowymi, kadzidlanymi zapachami, tak w tym przypadku Amor Amor będzie to zapach owocowo-kwiatowy. I tutaj rzeczywiście będziemy szli w takie zapachy słodko-kwaśne, bo będziemy czuli na pewno róże, na pewno będą to białe też kwiaty, odrobinka, wiecie czego? Kardamonu, bergamotki, piżmo też, ale nie w takiej dużej ilości. Tutaj też nawet bym powiedziała, że będzie taki słodko-gorzki jaśmin, będą skórki pomarańczowe, odrobina wanilii, ale na pewno coś z tych takich płatków róży w tym zapachu będziecie odnajdowali. To nie jest taki absorbujący zapach, więc nie musicie się go obawiać i myślę, że większości z Was on przypadnie do gustu, bo on nie jest właśnie intensywny, bo on nie jest taki przeszkadzający. On jest po prostu fajny, miły, przyjemny, taki otulający, ciepły, ale właśnie taki kwiatowo-owocowy. Nie będzie za bardzo ogoniasty. Bardziej bym powiedziała, że to jest zapach taki nawet nie kulisty, a bliskoskórny. Takie mam wrażenie. Ale wiecie, ja to mówię ze względu na to, że ja mam bardzo trudny typ skóry, o czym Wam zawsze powtarzam. I u mnie rzadko kiedy taki właśnie owocowo-kwiatowy zapach utrzymuje się długo na skórze i ja potrzebuję naprawdę bardzo intensywnych nut zapachowych, żeby ten zapach u mnie pracował i długo się utrzymywał. Ale Amor Amor Kaszarel naprawdę Wam polecam. I teraz tak, jeżeli chodzi o flakon, ta woda toaletowa, nieperfumowana, 100 ml kosztuje około 300 zł. No i oczywiście, na koniec, wisienka na torcie. Lulu Kaszarel. Wiecie, że nagrałam film o tym zapachu w serii Grzesze z perfumami. Był to pierwszy odcinek z tej serii, więc tu albo tu gdzieś Wam wyjedzie w proponowanych. Zapraszam Was, zachęcam Was do nadrobienia informacji, jeżeli chodzi o markę Kaszarel. Ale dobrze, przejdźmy do Lulu. Powiem Wam, że to jest tak piękny, tak orientalny zapach. Ja w ogóle już nawet nie chcę, wiecie, ja go tak staram się używać naprawdę, ale to naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Dawno go na sobie nie miałam, bo jak wiecie, no ja mam troszkę tych flakonów i staram się do pracy nie nosić na sobie tak ciężkich zapachów, bo, no bo jednak gdzieś tam w pomieszczeniu powoduje to, że no muszę uważać, po prostu zapachami muszę uważać. A tutaj to jest zapach, słuchajcie, to jest zapach miłości. Ja uważam, że to jest 100% miłość. Lulu Kaszarel to jest 100% miłość. I tu mamy zapach kadzidlano-orientalny. I to jest ciężki zapach. Nie będzie każdemu odpowiadał. Dużo żywicy, patchouli, też takiej ambry, będzie drzewo palone, będzie też drzewo sandałowe, piżmo oczywiście, jak żeby inaczej. Będą też nuty związane właśnie z kardamonem, z pieprzem, z gałką muszkatołową, czyli tymi wszystkimi takimi przyprawami naprawdę, które dają kopa. Odrobinka też takiej słodyczy w postaci właśnie wanilii, może irysa, tutaj mówię o kwiatach słodkich, białych, kwiatach przepięknych. Na pewno też będą takie przyprawy jak kardamon, mówiłam? Anysz, goździki, ale goździki tak delikatnie, takie bardziej bym tutaj szła w te nuty właśnie ambrowe, bardziej nuty drzewa sandałowego, palonego bursztynu, to są te nuty, które zdecydowanie tutaj będą dominowały. I to jest, tak jak powiedziałam, ciężki, przydymiony
zapach. Jeżeli chodzi o flakon, 30 ml wody perfumowanej kosztuje 130 zł, więc jeżeli macie, a wiem, że ten zapach niestety już powoli znika z rynku, nad czym bardzo ubolewam, bo to jest, tak jak powiedziałam, moja miłość. Mam jeszcze jeden taki i chyba jeden duży, 100 ml, więc będę chciała sobie jeszcze ze 2-3 butelki kupić, żeby mieć zapas. W każdym razie polecam każdemu, kto kocha mocne, zdecydowane zapachy. Zakochacie się w tym zapachu, naprawdę. Posłuchajcie sobie historii odnośnie samego twórcy Kaszarel, jak i też powstania tego pięknego, cudownego zapaszku. Tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że złapaliście inspirację. Mam nadzieję, że troszkę Was przeniosłam w ten taki miłosny, miły akcent związany właśnie z nutami zapachowymi przepięknych, cudownych flakonów. Wiecie, już nie chciałam się tutaj skupiać na samej budowie, na samej konstrukcji tych buteleczek, tych flakonów, ale powiem Wam, że każda z nich na swój sposób jest piękna. Nawet w prostocie, zobaczcie, zwykła butelka, ale ona też mówi dużo, dużo za siebie. Samo to, w jaki sposób są korki wykonane, to też jest, uważam, bardzo dobra praca i skupienie się właśnie na stworzeniu pięknego zapachu. Bo to, co na zewnątrz, też jest i w środku. To, co widzimy, to jest już taka zapowiedź, to preludium do wprowadzania nas, jeżeli chodzi o to, co kryje dany flakon. O tą piękną woń, w której możemy się po prostu zakochać. Moi drodzy, napiszcie mi na dole w komentarzu, co Wy uważacie na temat tych zapachów. A może Wy macie jakieś takie uwodzicielskie perfumy, które od lat są z Wami, które Wam się sprawdzają, które używacie, których używacie na przykład podczas randki albo właśnie przy takiej wyjątkowej okazji, jaką jest święto świętego Walentego, podczas kolacji uroczystej, albo nie wiem, które Wam się kojarzą naprawdę z takimi bardzo ważnymi wydarzeniami miłosnymi w Waszym życiu, czy to zaręczyny, czy pierwsza randka, czy pierwszy pocałunek, etc. Jestem ciekawa Waszych historii, a tymczasem, kochani, dziękuję Wam pięknie, życzę Wam mnóstwo miłosnych odkryć, jeżeli chodzi o zapachy. Cieszcie się sobą, kochajcie się i wszystkiego cudownego, kochani, na każdy dzień Waszego życia. Do następnego. Ciao! Say if you want a glimpse the future, you need space.